Cześć, witajcie, Jan Basiński, Piwna Kompania, a wraz ze mną pierwszy raz na kanale, pierwszy raz na blogu, browar Tank Tankbusters. Jest to inicjatywa z Dolnego Śląska, dokładnie rzecz biorąc z Wrocławia, e, tworzona przez... Trzy osoby. E, już Wam przytaczam. Dla mnie w ogóle osobiście jest takby jakby pierwsza, premiera totalna, bo nie piłem nigdy wcześniej też właśnie piw z tego browaru. E, ciekawy jestem, czy już próbowaliście, czy nie. Czy, są, czy jest, czy macie opinię, czy też nie. Dawajcie znać w komentarzach oczywiście. Pamiętajcie, subskrybujcie i dzwoneczek, bo zawsze o tym pamiętam, a to jest mega, mega, mega istotne. Także subskrypcja i dzwoneczek. Kto subskrybuje, a nie dzwoneczkuje, niech robi. Przechodzimy do browaru. Słuchajcie, inicjatywa można powiedzieć, że została, yy, została stworzona tak naprawdę... Początkowo przez dwie, ale w sumie teraz przez trzy osoby: jest to Michał Greff, Kamil Dworczyński i Aleksandra Garcon. Michał i Kamil odpowiedzialni za piwa. Ola odpowiedzialna za marketing, za social media. Taki podział, tak to właśnie działa. No i właśnie też swoją drogą, już na plus to mi się rzuciło od razu w oczy. To nazwa, a także fajne logo. Tankbusters. Tu są ceny, co prawda, ponaklejane. Zdajemy sobie z kapelków, ale właśnie. Też fajnie, nowy browar od razu wychodzi. Ma e, kapselki ze swoim logo, a logo nie byle jakie, e, gdyż jest to e, właśnie tank, e, od razu z taką twarzą upiora e, w płomieniach. Także naprawdę wygląda to elegancko, bardzo fajnie, zwłaszcza, że e, sezon mamy halloweenowy za momencik. E, także no, w tym momencie można powiedzieć, że tym bardziej to jeszcze e, pasuje. E, słuchajcie, początki były takie, że mm, browaru można powiedzieć, że wyjęły się stąd, że. E, Kamil, Kamil Dworczyński zaczął ważyć piwo również w domu, czyli kolejny piwowar domowy, który rozpoczął swoją karierę właśnie na garach domowych. No i tak się uczył, tak testował, tak poznawał, tak poznawał, jakby można powiedzieć, świat piwny, ale w też tym, tym, tym samym czasie, z tego co tutaj czytam przez notkę dostarczoną przez, przez browar, zaraz wam, zaraz wam przeczytam, Michał zaczynał można powiedzieć, że był współ, współzałożycielem e, przede wszystkim wrocławskiej inicjatywy piwowarskiej e, i z, Komil, z Kamilem poznali się w profesji, w Browarze Wrocławskim, Browarze Profesja e, no także fajna ciekawa sprawa, e, miło, że się tutaj tak sprawy potoczyły i tak się udało faktycznie e, zaprzyjaźnić chociaż tutaj też, co jest w, w dalszej części jakby notki zapisane, że się chłopaki różnią charakterami, także ciekawy jestem osobiście faktycznie jak to e, wygląda na co dzień też się objawia e, całkiem interesująca sprawa no i właśnie jeżeli chodzi o, o tankbusters, Tank wyglądała w ten sprawa, że chłopaki się kiedyś zgadali przez telefon, że tak naprawdę nie będą już bardziej gotowi, jeżeli chodzi o otwarcie browaru. No i pora ruszać. No i tak to się właśnie zaczęło kręcić. No i jeszcze tutaj w międzyczasie też była informacja odnośnie Oli, która została jakby też współzałożycielką browaru, z tego względu, że Ola, z tego co wiem, tu studiowała, było napisane że architekturę, z tego co doczytałem, no i właśnie zgadała się również z chłopakami odnośnie inicjatywy marketingowo-social mediowej, no i tak właśnie połączyli swoje siły i tworzą piwa. No i co my tutaj mamy, moi drodzy. Słuchajcie, cztery piwa, może zacznę od tego pierwszego, wydaje mi się, że najbardziej klasycznego, tak również tutaj przedstawiają jako najbardziej, chociaż jest jeszcze drugie, ale to jako takie mega klasyczne Orange Dry upa no i znów elegancka, można powiedzieć, taka Halloweenowa etykieta, fajne, naprawdę bardzo mi się podobają te wzory, muszę przyznać, nie dość, że logo, to jeszcze tutaj etykieta Orange Dry Appy bardzo fajna, Słuchajcie, od naszej interpretacja sesyjności. potężną dawkę pomarańczy połączyliśmy z mielami Citra, mozaik, halertau blank. Tropikalny aromat z podwójnego chmielenia uzupełnia się soczystą pomarańczą. Eee, no i tego, co my tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o, o właśnie tego, szukam, 12 BLG i 4,4% alkoholu. Eee, to jest pierwsze piweczko i od niego zaczynam. Eee, zaraz Wam opowiem o następnych, ale to będę opowiadał o każdym przed degustacją krótką. Hmm. Bardzo sobie cenię. Pamiętam, że kiedyś faktycznie ten orange jelly Apa to był taki pierwszy szał, co się próbowało i to było takie miłe, miłe doznania faktycznie już e, wchodziły tutaj. No dobra, a jeżeli chodzi o barwę, no to nieco e, słomkowa, ale przechodząca nieco wydaje mi się w taki słoneczny zachodzący e, kolor. Piana delikatna, drobno śnieżno-biała. Nasycenie wydaje się, że jest całkiem umiarkowane, idące w stronę wysokiego. No i aromat świeżutki, owocowy, pomarańcza, zest, zest praktycznie wyczuwalny cały czas. E, można powiedzieć, że naprawdę dobrze to się komponuje. Nieco wydaje się, że faktycznie mm, do tego wszystkiego posmaku białych, e, tak zwanych białych owoców tutaj tego dochodzi. Ładnie to się komponuje, przyjemnie. I wytrawnie, raczej faktycznie wytrawnie w tym aromacie już się pojawia. Także dobrze, dobrze się zapowiada. No dobra, a w takim razie, jak smak? Hmm, faktycznie spora wytrawność, mi to odpowiada, jak najbardziej. Hmm, lekka, tropikalna, ale, znaczy tropikalna, cytrusowa. Nie oszukujmy się, cytrusowa, pomarańczowa, faktycznie goryczka, bardzo fajna. Nasycenie faktycznie raczej hmm, wysokie, ale dobrze dzięki temu przynajmniej piwo. Znaczy nie mega wysokie, mówię tak, ująłbym to w procentach tak na 60 do 70% nasycenie. Hmm, także fajnie to wszystko wchodzi. Orzeźwiające, rześkie, niesamowicie rześkie. No i smak, muszę przyznać, że faktycznie wytrawne, ale to jest dobrze dobrane. Hmm, razem z tym takim pomarańczowym zestem i goryczką. Bardzo przyjemny, cytrusowy, orzeźwiający smak. Hmm, muszę przyznać, że... Naprawdę czyste, klarowne w profilu i w smaku, bez wad żadnych. Dobre też w tym sensie, że jest właśnie prosty profil. Jest jakby w sumie całkiem proste piwo, jeżeli chodzi o, o skład, ale jest bardzo klarowne, jest bardzo przejrzyste i jest takie dobrze skrojone i ułożone. Także też fajnie, że można przynajmniej faktycznie wyczytać te wszystkie smaki i poznać je. Bardzo dobra bardzo i smaczna propozycja, naprawdę, jak na początek. Bardzo fajny wybór. No dobra, to w takim razie lecimy następne. Co mamy takiego następnego? All my heroes are dead. Mamy tak. Nostalgic, nostalgic Ipa. Amarillo Azaka Citra. Znów etykieta. O, o już wiem czemu nostalgik. Jest hełm szturmowca, okulary 3D. Tu jakiś ten, coś jakiś tak grało. Nie pamiętam jak się nazywało. Też to miałem, ale nie pamiętam jak się nazywało. Plus koszulka oczywiście z koszykówki no słuchajcie, jeżeli chodzi o opis nie boimy się patrzeć w przód ale pamiętamy też o przeszłości nasza IPA to chodna czasów, gdy wszystko smakowało inaczej nie tylko piwo to wyraz naszych największych zajawek to piwo, które na stałe wpisuje się w nasz kanon postrzegania piwowarstwa Bitter Smooth Tropical fajnie, A, no, to jest znów ciekawa nazwa All My Heroes Are Dead eee, też odniesienie przypuszczam właśnie do przyszłości tych zamierzchłych czasów ja też zawsze z Rozevrz... Rozewrzeniem, rozewrzeniem. Boże, chyba coś mi się plącze język. E, wspominam dawne czasy i nieraz, nieraz memów e, wczytując sobie po prostu w e, swój umysł e, słynne zdanie kurwa kiedyś to było. I faktycznie coś w tym jest. Kiedyś to było. Nie wiem, co teraz. No dobra, a jeżeli chodzi o aromat z butelki, pierwsze co, mam wrażenie, taki ująłbym to zielonkawo-marihuaninowy posmak ale to chyba tylko takie, albo nie, wrażenie. Hmm. Trochę tak pachnie. E, nieco jakby marihuaniną, e, ale to takie, takie pierwsze spostrzeżenie mi się wydaje. No dobra, jeżeli chodzi o barwę, zdecydowanie bardziej metę niż Orange Dry APA. Hmm. Też barwa nieco jaśniejsza, wydaje się idąca właśnie w stronę słomkowej. Piana nidziutka, praktycznie nie istnieje. Aromat? Hmm. Można powiedzieć, że taki zdecydowanie bardziej kwiecisty, tak to odnoszę, bardziej e, złamany. Jest tu zdecydowanie więcej smaków aniżeli w pierwszym piwku, znaczy smaków, aromatów. Mm, nieco, cytrus, nieco, nieco cytrusów, ale głównie właśnie taki kwiecisty, troszeczkę jakby skórki z cytryny, e, cytrynowy właśnie, klasyczny, nieco klasyczny. A orange apa, dry upa bardziej mi się podoba aromat. E, tutaj jest tacy, taki nieco mam wrażenie cięższy. Cięższy w odbiorze i mniej świeży. Mniej rześki, Dokładnie. E, no dobra, a smak? Mm. Duży plus. Wytrawne. Fajnie, wytrawne piwo. E, słodowość całkiem przyjemna. Chociaż w że jest to raczej e, lekkie piwo, bo ono miało też chyba 4%, nieco ponad 4%. Tak, 4-4. że jest lżejsze, ale zupełnie jakby nie, że mi przeszkadzało. Po prostu czuć, że jest lżejsze. Słodowy posmak oczywiście znajduje. E, smaczne, pełne takie um, obłe, bym to tak ujął, właśnie smakowo. Nie powiem, wchodzi. Wchodzi naprawdę dobrze i szybko. E, pije się przyjemnie. E, o, teraz wleciało troszeczkę. Um, Takiego czysto cytrusowego od citry tego posmaku, e, takiego stricte chams, hamskiego granulatu gdzieś tam zamiast w przyłku poniekąd. Ale fajnie. Muszę przyjąć naprawdę fajnie chodzi. Chociaż orange Appa lepsza. Brakuje mi troszeczkę w tym wszystkim, większej esencjonalności, żeby było bardziej faktycznie, takie wyraziste w tym wszystkim. Mm. Po, może przez to, że w sumie powinienem może zacząć od drugiej strony, ale nie ja mam mega ochoty na tą Orangery A nie powiem. E, tak się jak spoko, ale Orange lepsze. No to w takim razie lecimy do trzeciego piwesia. E, no i tutaj jako trzeci piwesie mamy New IPA Mosaic Citra. E, no i mamy tak 5,9% alkoholu, ekstrakt, Belgie, 16. E, no i tak New IPA to nasza seria piw, o której zabierzemy się do kluczowych wartości stylu New England. Spodziewa się gładkości, soczystości i potężnej chmielowej bomby chmielowej, przepraszam. Eee, no i tak, jeżeli chodzi o jeszcze tutaj opis. Eee, woda słodienć, średni cud płatki przednie chmiel drożdże. Mm, no dobra, no to w takim razie zobaczymy co tu mozaik citra. Wykręciło w takim razie z tego piwa. No tylko trochę na próbę. Reszta potem zostaje do podziału z żoną, a jak obiecałem, że wypijemy potem razem. Także zostaje na później. E, no dobra, no to w takim razie zobaczmy. E, znów barwa, mm, powiem Wam, że przypomina nieco, troszeczkę wchodzi w ole, o, odcień oręża, ale jest tak samo mętny jak, e, jak ten mm, Nostalgic e, IPA. E, fajnie, ładnie wygląda. Piany prawie nie ma. Hmm, aromat? Całkiem umiarkowany. Muszę, muszę ująć, że jeżeli chodzi o e, myślałem, że jako New England to będzie buchać większą Świeżością, taką potęgą, faktycznie tą chmielową. O dobra, sorry, zwracam honor, zamieszałem bardziej, u, uleciało. Teraz jest zdecydowanie bardziej chmielowo. No, teraz jest. E, limonka przede wszystkim, nieco nafty e, w to wszystko wchodzącej. Mmm, jak ja uwielbiam ten zapach. Nieco właśnie taki naftowy, troszeczkę jakby aromatu, e, właśnie tego zestu. Połączenie jakby z taką świeżą, zroszoną trawą, taką oporanku rosną, taką letnią, wiecie, trawą, której mi teraz strasznie brakuje. Ładnie, naprawdę fajnie, dobrze zakręciłem. No i smak to jest to. Tego oczekiwałem. E, świeżutkie, takie pełne, jednocześnie nieco szczepiące, e, Trochę w tym wszystkim takiego posmaku lata, ja to nazywam właśnie płatki owsiane, e, takie drapiące, takie zostawiają posmak właśnie... Mm, taki słodyczy poniekąd gdzieś tam w przyłku. Goryczka dosyć markowana, nie za duża, nieco więcej słodowości. E, I jest takie, właśnie chyba najbardziej przyjemnie goryczkowe było chyba pierwsze, dry upa. Ale teraz aromat muszę przyznać, że faktycznie e, ciekawe. Pierwszy węch był taki obły, bym to tak ujął, ale tutaj po zamieszaniu na szczęście wyleciało zdecydowanie więcej. I pachnie solidnie. New Englandowo, prawidłnie jak najbardziej. Nasycenie zdecydowanie trochę niższe, nieco owocowe, owocowe w tym wszystkim. E, takich posmaków te chmiele dają w siebie jakby troszeczkę mango, delikatny marakui. Zdecydowanie najbardziej tropikalne z dwóch poprzednich testowanych, mm, właśnie idące w tą stronę takich tropików e, tutaj e, owocowych. I to jest widoczne z takim nawet przełamaniem lekko multivitaminowym. E, fajnie, lubię Lubię takie rzeczy, zawsze mi to dobrze smakowało i chodziło. E, także fajnie, przyjemnie. A nie, nie powiedziałem o etykiecie, ale w sumie etykieta jest jakby najbardziej, można powiedzieć, taka e, ten introwertyczna, znaczy schowana, najmniej rzucająca się w oczy, bo tu jest po prostu wygląda na to jakiś astronauta z białą flagą. E, tak wygląda. Flaga by się śmiało, ale powiem, że ten cześci do taryg dnia księżyc. Fagiery z Czechem. No dobra, to w takim razie lecimy z czwartym piwem. I'm Not Pastry, I Am Sour. To jest tak fajna gra kolorów zrobiona, że Pastry Sour jest tak wybitnie odczo-waląco. A z drugiej strony z I'm Not I Am jest schowane Fajnie, gra kolorów tutaj, grasów sprytnie, bardzo zacnie, podoba mi się. Eee, bardzo sprytny naprawdę. No i mamy Mango peach, Coconut Hazelnut. Także buf, bomba. Eee, jeżeli chodzi o aromatyczna bomba, etykieta również, i tu wracamy do tego, co było wcześniej. Mega odjazdowa. Wygląda to na jakiegoś potworca. Aczkolwiek myślałem, że przyrównam do jakiegoś zwierzęcia, które kojarzę. Pierwszy wskaźnik kojarzy mi się mamut z epoki lodowcowej, ale nie, bo ma, nie, nie, ma, to, to nie jest mamut, ale taki pierwszy skojarzenie nie było. No i człowiek, który widzisz, że. Chyba zaraz zostanie spożyty przez tego potwora. No i tylko Wam jeszcze opowiem. Mamy tak, 18 BG 6% alkoholu, czyli najmocniejsze. Pewne zasady muszą zostać po staremu. Jeśli ważymy kwasa, to musi być kwaśny. Nie. Jeśli dodajemy owoce, to tylko na fermentację. Oto serapii w kwaśnych, w której to tanki mają decydujące słowo, czyli tankbusters, jak najbardziej tutaj mm, swoim motto wychodzi. No i mamy właśnie słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki pszenne, płatki owsiane, pulpa z mango, przecier z uskwini, laktoza, chipsy kokosowe, orzech laskowy, drożdże bakterii kwasu mlekowego, czyli laktoza, czyli jednak trochę pastry jest. <laughs> no dobra, to w takim razie, o ale kolorek, przyjemny. E, najbardziej faktycznie rzucający się w oczy, intensywnie po prostu żółty, żółciutki niczym. I kapsel zleciał. E, niczym piwo z dodatkiem kurkumy. Ładnie wygląda. Mega słoneczne letnie. No dobra, jeżeli chodzi o aromat. Hmm o, fajnie. E, czuć te bakterie kwasu mlekowego. Czuć, że to jest kwasik. E, zdecydowanie. Lekko jogurtowy, e, w tym wszystkim się wydaje. Oczywiście owocowy. Coś ciekawe, e, to połączenie takie, daje drewniany aromat, taki świeżo-drewniany aromat, taki troszeczkę sosnowy, żywiczny. Ciekawe, ale żywiczny. Ee, no czuję to po prostu mokre, takie, jakby to było mokre drewno, to by tak podobnie pachniało. Wiecie, kminicie o co chodzi. No, ciekawie, muszę przyznać. Ee, ale owocowo, tropikalnie oprócz tego właśnie, <d recruited> <dampawnianches> to było naprawdę ciekawe. No dobra, a smak? Okej. Okay. Najbardziej intensywne, najbardziej intensywne z tych wszystkich. Bardzo takie mm, rośnie, będę ujął, że rośnie w ustach, e, takie no, pojemnościowe. Czujcie ogórcik, fajnie. E, tego wszystkiego faktycznie brzoskwinia e, i tu taka przyjemna, smaczna brzoskwinia letnia, napchana po prostu słodyczem i słońcem. E, ale to wszystko dobrze przełamane, ta słodowość też, bo jest nieco wyczuwalne tych płatków takich też owsianych, przełamane... Kwasikiem. Kwaśność tutaj jest, znajduje się i faktycznie e, można powiedzieć, że zaznacza swoją pozycję. Ale ten aromat, no tak, no ten orzech to jest to. Ale po prostu w połączeniu z tym, dla mnie to jest mokre, mokre, mokre drewno. W smaku prawda tego orzecha. Dobra, też się pojawia, też faktycznie wyczuwam. Jest, jest jak najbardziej. Ale tu jeszcze niby mm, kokos chociaż jego kosa sobie jako tak nie czuję. Ale orzech laskowy faktycznie tutaj zdominował dosyć mocno, można powiedzieć, to piwo. Jest wyczuwalne oprócz tej brzuskwini, bo brzoskwinia też naprawdę wysuwa się na prowadzenie, w, jeżeli chodzi o mango. Pewnie mango, mango dało głównie kolor, ale również przesuwałem się czuć takie drobinki owoców po przełyku, po języku. Także to na plus to jest bardzo fajne. No ten orzech dla mnie robi robotę niesamowitą. Zwłaszcza, że smakuje, mówię wam, jak takie, jakby pachniało takim drewnem. Niesamowite. Słuchajcie, to by było na tyle. Cztery piwka, nowy browar. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mega polecam. Naprawdę fajna inicjatywa. Cieszy mnie to na, na, na pewno. Super by było, gdyby jeszcze trafiło w puszki. Tadao, byłoby mega fajnie. Ale tak jak Orange Ray Reappa wygrywa, drugie miejsce to, trzecie miejsce, yy, przepraszam, czy pierwsze miejsce Orange, drugie miejsce Exequo, yy, Neipa i Mango. No i numer cztery, Nostalgic Ipa. To by było na tyle. Trzymajcie, subskrybujcie łapeczki w górę, dzwoneczki i do zobaczenia. Hej!